Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Wiem, dawno nie było odcinka z tej gierki, ale w międzyczasie, moi drodzy, pojawiają się bardzo fajne odcinki z Fortnite'a, na które was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, więc pamiętajcie, że co drugi dzień macie co oglądać na kanale. Ja niestety Brawl Starsa nie miałem możliwości nagrywać, ponieważ znowu mi się popsuła pewna część do rejestrowania obrazu z telefonu, ale już powracamy do tej serii w wielkim stylu. Więc na samym początku zachęcam wszystkich do stawienia łapeczki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to właśnie teraz, żeby nie przegapić kolejnych odcinków tej gry. Jak możecie domyśleć się po tytule, udało mi się odblokować kolejny star power do legendarnej postaci, a właściwie do Kruka. Gwiezdna moc, super toksyczny. Trucizna Kruka wysysa siłę z jego wrogów, którzy po zatruciu zadają obrażenia mniejsze o 10%. Za chwileczkę sobie ten star power przetestujemy, zobaczymy, czy faktycznie przeciwnicy będą nas mniej bili. Na pewno tego nie zauważymy, ale mam nadzieję, że tak jest. I powiem wam, moi drodzy, że nie mogę się doczekać już drugiego star powera do Kruka. Jestem mega ciekawy, jaki on będzie. Jeżeli coś wiecie na ten temat, piszcie w komentarzu, bo jak dobrze wiemy, Leon już ma dwa star powery i Spike również ma dwa star powery, teraz kolej na Kruka. Bo nie oszukujmy się, ten star power jakiś taki za super to on nie jest. Z pewnością jesteście mega ciekawi, jak udało mi się odblokować ten star power do Kruka. Czy go kupiłem, czy wypadł mi ze skrzynki. Star power do Kruka wypadł mi z darmowego mega boxa, którego dostałem po wbiciu 7000 pucharków na Alei Pucharków. Oby był star power do Piperki. Ostro. Let's go! 6 przedmiotów! Tak jest! Co? Tak jest! Do czego? Czat, piszemy, do czego to będzie? Ja mówię, że będzie star power do Kruka. Ja czuję do Piperki. Punkty mocy. Punkty mocy. Punkty mocy. Punkty mocy i... pompararam pom pom! Star power do Kruka! Nie wierzę! Nie wierzę, to... star power do Kruka! A co najciekawsze, kiedy otwierałem darmowego megaboxa z Alei Pucharków za 6000 puszek, wypadł mi star power do Spike'a. Więc moi kochani, koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy z darmowego megaboxa, którego odblokowujecie na Alei Pucharków, wypadł wam jakiś star power bądź też postać. Jestem mega ciekawy, jak wam się poszczęściło, czy po prostu tylko ja jestem takim szczęściarzem, że co 1000 puszek odblokowuje nowy star power. Okej, moi kochani, lecimy z myczykiem. Mam nadzieję, że coś ugramy naszym kruczkiem tutaj. Mogłem wziąć złotego skina. Czemu ja zapomniałem swojego skina ubrać złotego? Dobra. Pierwsza skrzynka. Tam chyba szła z boku szelka, więc będziemy musieli się mieć na baczności. Ja bym tak troszeczkę poobijał, żeby mieć tego ulta. Jeszcze tego poko. Dobra, poko, dojazd, dojazd. Dobra, uciekam, uciekam. El Primo prawie mnie... Nie, Shelly, uciekaj, Farel, uciekaj. Nice, dobra. Mało brakowało, bym zginął. Ale skroiłem tego Power Cubesa. Na szczęście. I będziemy mieli w tym momencie... 7 cubów, okej. Dobra, tą Shelly mogę dojechać troszeczkę. Ona miała star powera? Nie, nie ma star powera, więc... Nie, ma chyba. Ma, tak, ma star power. Okej. Musimy ją dokończyć, nie ma opcji. Ma też jeszcze ulti. Ja nie będę jej ultował niestety. Patrz, jeszcze ją zabiła, no nie wierzę, po prostu w to nie wierzę. Skaczę. Ryzyk fizyk, tak jest, dojechana. Zabieram cuba, czy zdążę tamtego jeszcze sobie ukraść? Dobra, mam. Mamy 6 power cubesów. Wiesz, Shelly za mną i Leon mnie podjeżdża. Ała, Leon! Uspokój się. Uspokój się, Leon. Uspokój się, Leon, na drugim. Chyba mnie nie dojedzie, co? Nie powinien mnie dojechać. Hyt. Dobra, dostał. Podpaliłem go. Raz, dwa, trzy. Okej, podpalony. Hop! Jeszcze raz. I leży pięknie. Pięknie to wyszło. Meteoryt! Wow, było blisko. Dobra. Nieźle, nieźle. El Primo, wyjaśnione, szybciutko. Jeszcze wielkie starcie z szelką. Kroję. Będę ją obijał na daleko. Będę musiał w końcu zeskoczyć na nią. Nie wiem, czy ona ma plaster. Czy ma... Czekaj. Ona... Nie ma chyba plastera. Albo już się jej stracił plasterek. Hop, hop, hop. Tak, miała plaster, dobra. Czyli 30 sekund teraz nie będzie miała plastera. Obijamy. Obijamy i skaczemy! Bomba! Łubudu! W wielkim stylu Farel wygrywa bardzo fajny meczyk. Zostawcie łapeczkę w górę. Teraz czas na duo. Okej, moi drodzy, wybierzmy sobie skin złotego Kruka, tak jak powiedziałem, i zagrajmy jeszcze raz solóweczkę. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się też coś tutaj ugrać. Mamy dwie skrzyneczki po prawej, więc super, idzie Brock. Tego Brocka, no... Ajajaj, ale z auto aimowałem dennie, jeszcze Piperka mnie widzi. Mam trochę przekichane tutaj, bo jestem w takim mega sandwichu. Wow, właśnie, hop. Hop, ale uniki Farel robi tym Krukiem. No, na dwa fronty próbują mnie trafić. Wow, teraz mu się udało, uciekam.
Uciekam, no nie, no muszę uciec, niestety nic nie zrobię. Za kaktus, za kaktus. Dobra, no chyba Piperka go obiła jakaś i on teraz dojeżdżam, dojeżdżam ją do końca, Farel, nie, skrzynkę zaimowałeś, kruk miałeś w Piperkę bić. Dobra, trudno, trudno, tam i tak była Shelly i on wyjaśniła. No ale mi skroiła Cuba, dobra. Hop. Boję się, że ona zaraz nabije ulta i mnie zastrzeli przez ścianę. Hop, 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 hop. Dobra. Nie mogę tak podchodzić, to będzie za blisko. To jest za bliski kontakt z Shelly. Muszę ją zrobić na daleko. Poobijać troszeczkę. O, mamy już ulcika, w razie czego możemy ewakuację szybką sobie zrobić. Cyk, cyk, albo przeatakować z nienacka. Boję się, że ona... nie dostanie. Dobra, Altera dostanie. Ona sobie zaraz ulta nabije. Tutaj gdzieś Leon w krzakach stał, tak? Na trzecim. Tam jest u góry Daryl, którego można by było podjechać. Dobra, Bull go zamknie. Powinien go Bull zamknąć, ale jest za dyma. Ale jest za dyma. Mówię wam, byki. Hop, hop, okej, uciekłem. Jakoś mi się to udało. Tu teraz muszę nabić na tym Leonie, który jest gdzieś w krzakach, ulti kolejne, żeby w razie czego móc uciekać. Ten Bull niestety nie udało mu się chyba kliknąć na mnie, albo specjalnie to zrobił, albo nie wiem. Wielkie starcie, Farel kontra ta Shelly i ona mnie gasi. Czy nie gasi? Woo! Woo! Uciekam! Eluwa ci! Dobra, 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 600 HP, 600 HP. Musimy się ganiać w koło! Musimy się ganiać w koło! Jaka zadymka, mówię wam, byki. Co tu się wyprawia? Hop! Nie ma jej tu. Hop! Nie ma jej tu. Tam jest pewnie. Hop! Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mam robić. Podejrzewam, nie uda mi się tego wygrać. Dobra, leci meteoryt i teraz jeżeli... Dobra, nie ma jej tu. Gdzieś tutaj jest. Okej, okej, okej. Farel, Farel! No i niestety nie udało mi się, ale do końca wytrwałem. Drugie miejsce i tak jest spoko. Okej, moi drodzy, lecimy po raz kolejny meczyk. Tym razem złotym krukiem. Zmieniłem skina, mam nadzieję, że wszyscy zadymiarze, które są na tej mapie, no wystraszą się po prostu tego złotego koloru i nacisną Alt F4 na telefonie. Ten Leon tutaj może nam namieszać, powiem wam. Bo on będzie chciał naładować sobie 3 razy strzał. Będzie chciał mnie podjechać z pewnością. Dobra. Okej, okay. Schował się za skrzynką. Dziwne zagranie tego Leona. I mamy jeszcze tą Penny. Okej, okay. Leon ginie. Ja kroję Cuba, uciekam. Penny na drugim. Penny na drugim, bo chciała mnie zestrzelić. Raczej jej się nie uda. Raczej to jej się nie uda. Już mam full HP. 4160 HP na moim koncie. Ona miała ponad 5200, tak? Ała, ała, ała. Celuje dobrze. Celuje dobrze to Penny. Hop. Ma Star Powera? Nie, nie ma Star Powera. Spoko. Mortar będzie chciała postawić zaraz. Ja muszę sobie szybciutko naładować ulta, żeby móc w razie czego uciec. Colt na pierwszym. I nie wiem, czy on... Ma chyba DC. Tak, ma disconnecta. Będzie darmowy power cubesik i ginie. Wow, super. I właśnie ten Colt zrobił to, co mówiłem. Zobaczył mnie od razu Alt F4 na telefonie. Mimo, że tak się nie da, ale to zrobił. Jak widzicie, się da. Okej. I mamy na środeczku co? Nikogo. Tutaj w krzakach na pewno ktoś stoi. Coś mi się wydaje, że to nie jest takie łatwe, że tu nikogo już nie ma. Meteoryty się sypią. Ja chwileczkę poczekam. Ja chwileczkę poczekam. Nie będę się pchał. Okej, leci meteoryt na krzaki. 5 zadymiarzy wciąż w grze, ale będzie klepa. Mam tylko 3 power cubesy. To nie jest za dobry wynik, ale lepsze to niż nic. Tutaj gdzieś oni się pochowali. Ja nawet nie mam pytań, gdzie oni są w ogóle. Przecież to jest niemożliwe, żeby... Właśnie, właśnie, właśnie. Dojazd, dojazd, dojazd. Jeszcze tam Dynamite u góry. Była, była Shelly. Była Shelly, 6 power cubesów. Muszę ją dojeżdżać. Musimy ją w kanapkę zamknąć z kimś. A, nie da się, tak? Nie da się jej w kanapkę zamknąć, ją. Dobra, dojazd, ryzyk, fizyk. Jazd, 2, 3 i Farel! Remis? Kogo pierwsze miejsce? Nie, no drugie miejsce, halo, no ty... Dobra, moi drodzy, no trudno. Drugie miejsce udało się nam zająć złotym krukiem, więc nie jest tak źle. I to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał. Wierzę w was, mam nadzieję, że takie 10 000 łapek pod tym odcinkiem, tak z palcem, nie wiem, o,
w uchu. Uda wam się dobić. Dajcie znać również w komentarzu, czy z Tropi Roada, czyli z Alei Pucharku, wypadła wam kiedyś jakaś darmowa postać albo Star Power. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!